Jak zrobić pączki i oponki serowe? O tym dowiecie się w tym odcinku. Kiedy zbliża się tłusty czwartek, mam ochotę na coś pysznego. Jestem przeciwnikiem kupowania w cukierniach, no nie bynajmniej dlatego, że jestem przeciwna w ogóle cukierniom, ale lubię zrobić to wszystko sama w domu i mam taki jeden przepis, który już nawet nie pamiętam od kogo dostałam, bo bardzo, bardzo dawno temu. Najważniejsze, że jest mega prosty, łatwy do zrobienia, a oponki, pączki wychodzą przepyszne. I można sobie też powiedzieć, o tam jest ser, więc będzie zdrowo. No będzie zdrowo. Mamy tak. 0,5 kg tłustego sera, może być taki zwykły od tak zwanej baby z placu, ale wtedy trzeba go przemielić przynajmniej dwa razy albo zblendować w Thermomixie. Ja kupiłam tutaj gotowy taki ser, który się kupuje w wiaderku na sernik. 0,5 kg. 0,5 kg mąki pszennej i 3/4 szklanki, czyli około tutaj jest 200 ml cukru. W przepisie był biały, ale ja lubię dawać brązowy. Wychodzą wtedy ładniejsze i smaczniejsze. Duża łyżka sody oczyszczonej. Koniec, tyle. Wszystko mieszamy albo ręcznie, albo wrzucamy do maszyny i wyrabiamy. Wyrobione ciasto na oponki i na nasze pączki powinno mieć takie malutkie dziurki, to są pęcherzyki powietrza, to oznacza, że ciasto jest doskonale wyrobione. I taką kulę dzielę sobie też przynajmniej na połówkę. Hops. O, teraz mogę to pokazać. Są w środku pęcherzyki powietrza, jest dobrze wyrobione ciasto. Kładamy sobie na bok, to sobie poczeka. W międzyczasie w brytwannie, którą dostałam od firmy Elo, rozgrzałam olej. Mocno rozgrzany olej jeszcze, w którym były smażone wcześniej faworki. Daje radę, ma grube dno i świetną powierzchnię do smażenia. Wałkujemy ciasto na grubość około 3 cm, tak do 5. Nie może być za cienkie, ale nie może być też za grube. O, grubość mniej więcej taka. Sobie jeszcze tutaj podsypię mąką, żeby nic się nie kleiło. I wyciągamy z domu takie duże, szerokie szklanki i taką małą do dowolnego ostrego napoju. Mogą być też ringi do robienia pączków. Ważne, żeby jeden był szeroki, drugi, żeby był wąski. I zaczynamy zabawę. Wołamy dzieciaki, jeśli są w domu. Wykrawamy kółka. Jak jest ciasto dobrze wyrobione, to się dobrze wycina. I teraz idealnie w środeczek, małym kieliszkiem, hop. Oponki wrzucamy na rozgrzany olej. Kiedy będą gotowe? Wtedy, kiedy zaczną robić się złote. Wtedy odwracamy je patyczkiem albo innym przyrządem na drugą stronę. Dobrze wyrobione ciasto ma to do siebie, że jak zwrócicie uwagę teraz, odwracam oponki, zobaczcie, one są napompowane powietrzem, same pływają, będą bardzo miękkie. Usmażone oponki odkładam zawsze na ręcznik papierowy, żeby odsączyły się z oleju.
Cukrem pudrem posypię dopiero wtedy, kiedy już ostygną. Można je też polać gorącą czekoladą białą albo czekoladowo-brązową, mleczną, gorzką albo lukrem. I następna partia. Połowę upieczonych oponek posypię cukrem pudrem, a druga połowa, zaraz zobaczycie. I tłusty czwartek już jest przygotowany dla nas albo dla naszych gości. Serowe pączki i oponki, a na dole chrust, faworki czy chruściki. Smacznego! Jeżeli podobał Wam się ten przepis albo też poprzednie, subskrybujcie nas koniecznie, łapki do góry, komentujcie. Jestem bardzo ciekawa, jak udadzą Wam się te pączki. Jeżeli ktoś spróbuje, koniecznie nam o tym napiszcie. Żeby robić chrust, pączki i ciastka, kiedy się jest na diecie dąbrowskiej warzywnej. Jak zrobić...